tym filmie pokażę wam, jak w 24 godziny będę próbował stać się top 1 najbogatszym graczem Box PvP. Gdzie w momencie, jak to nagrywam, 2 dni temu rozpoczęła się całkowicie nowa edycja z wieloma nowościami i usprawnieniami. Czy podołam temu wyzwaniu? Przekonajmy się. Chciałbym was powitać na nowej edycji... Nowej edycji Box PvP. Walka z cieniem zrobiona na początek. Zgadza się, mam okulary, dajcie znać, czy wyglądam git. Hell no, man. What the fuck, man? Czy nie, git w komentarzu. I czy mam nagrywać z okularami, czy bez? Oczywiście mam tutaj załączony tryb incognito, gdzie ukrywam swój nick, ukrywam swojego skina. Nikt nie wie, że to ja i mogę nagrywać wreszcie na tej premce bez bania się, że ktoś będzie mnie fokusował. Co nas interesuje? Interesuje nas, kto jest top 1. Top 1 jest pan Bojo Gaming. I Bojo Gaming nie jest w grze, więc Bojo Gaming traci cenne minuty utrzymania się w topce, ale ja nie zamierzam tracić więcej czasu. Słuchajcie, żeby jak najszybciej dogonić tego ziomka top 1, muszę wykorzystać wszystko, co mogę, ale bez przesady. Także będę korzystał z item shopu w tym odcinku. Mam tutaj voucher na Gevipa, więc sobie to użyję i mam voucher na Turbo Drop. No i oczywiście ranga Gevip pomoże nam trochę skipnąć gameplayu, żeby szybciej kopać, więcej dostawać hajsu, ale na początek pokażę wam jeszcze, jak dostaje się drop normalnie, jakbyście byli zwykłymi graczami. Okej, mam odebrany kit gracza, ekwipunek startowy. Na początek pójdę na strefę bezpieczną, bo tutaj zostanę prawdopodobnie od razu zabity. Nie mam nawet elitry, więc nie ma co się pakować tutaj bez elitry nawet, więc idziemy sobie na strefę bezpieczną. Okej, następuje tutaj regeneracja za kilka sekund. Jak kopiemy bloki emeraldu, to wtedy nam fajnie leci hajs. Generalnie opłaca się kopać bardziej te bloki, niżeli te rudy. Słuchajcie, już 28 marca na całej Anarchii startuje event wielkanocny i tylko wtedy będziecie mogli zdobyć unikalne przedmioty dostępne tylko w tym okresie. Na każdym trybie będzie otwarta nowa mapa Wielkanocna Kraina i zaskakująco wysoko się tam skacze. Łapcie króliki, zdobywajcie jajka, a i uważajcie na wściekłego zająca, bo może je wam ukraść. Witam. Powiedz coś. To nie ja. Ja ci grasz, cwaniaku jeden. Ja wiem, jaki ty jesteś. To nie ja. Zachowaj to w tajemnicy. Dobra, widzowie, słuchajcie. Wbiłem 4 dolary. Ktoś tutaj mnie rozpoznał, mimo że mam inny nick i inny skin. Jesteście niemożliwi. Dobra, kupujemy sobie pierwszy kill za 4 dolary. Na tym się skupiamy. Musimy być najbogatsi. Oczywiście też będę próbował tutaj zabijać w tym odcinku. To nie jest tak, że będę kopał. Będę testował sposoby na zarobek. Ja będę bogaty na tym trybie. Rozumiecie to? Dobra, zobaczmy teraz, jaka jest różnica w kopaniu. No i okej, chyba nie. Jednak skopnięcia tego jednego bloku mam dalej 0,05 dolarka, czyli 3 dolarki na minutę. Tak kopię kill off pierwszego poziomu. No dosłownie trzeba nakopać 5 minutek, macie pierwszy kill off, potem 8 dolarów macie drugi kill off i tak sobie progresujecie. Więc żeby pominąć te żmudne kopanie, wywalam ten kill off i biorę sobie po prostu z kita Gevip tutaj te rzeczy. I tu mam seta 7, to mi pomoże zdecydowanie zacząć rozgrywkę tutaj na tym trybie. Okej, więc mamy elytry, mamy tutaj czek pieniężny na 80 dolców też. O, to mi troszeczkę tu pomoże, to mi troszkę pomoże. Kluczek jeszcze z Discorda jest do odebrania, także zaraz to sobie odbieram i otwieramy epicką skrzyneczkę. Zobaczmy, co mi tutaj poleci. Proszę, o. Okej, kill off giganta. Jeden poziom wyżej niż miałem. To mi się podoba. Ile kosztuje ulepszenie tego kill offu? Sprawdźmy teraz. 1000 dolarów kosztuje ulepszenie. Ojojoj, to wydaje się dosyć dużo. Jeszcze otworzymy sobie rzadką skrzyneczkę. Okej, czek pieniędzy 50 dolców, to mi się też podoba. Słuchajcie widzowie, mam tutaj dla was mega dobrego tipa, ponieważ zauważyłem, że kill off 11 kosztuje prawie 3000, a samo ulepszenie tego kill offa na 9 poziom kosztuje 1000, więc to nam się o wiele bardziej opłaca. Zanim wbijemy 11 poziom, to zmarnuje ze 3 razy więcej, 2 razy więcej kasy, więc szukajcie kill offów na rynku. Okej, i teraz dropię 0,44 dolara na blocz i wydobywam do 96, nie, do 129 dolarów na minutę. Więc tutaj no już jest duży boost. Samo przeskoczenie na ten kilo w ogromny boost tak naprawdę. Czyli teraz tak naprawdę muszę zarobić sobie te około 3000. Słuchajcie, pewnie każdy z was wie, jaki jest gameplay na Anarchii. Wygląda to mniej więcej tak, że ktoś pisze na czacie, kto chce darmowej TTPA, teleportujecie się, a na nas nie czekają darmowej tempki, tylko śmierć w trapie. Czyhają tu też inne zagrożenia, tak jak
jak sytuację, gdy ktoś namawia nas na zeskanowanie kodu QR i mówi, że da wam za to elytrę bądź inne dobre itemki. To jest oczywiście oszustwo i nigdy tego nie róbcie i nie wierzcie takim osobom. Ale dlaczego o tym mówię? Zgłosił się do mnie ING Bank Śląski, który stworzył kolejną edycję gry Miasta ING w Roblox. Jest to miasto gier, które uczy oszczędzania i umiejętnego wydawania pieniędzy, a przede wszystkim bezpieczeństwa w internecie. Co robić, a czego nie robić i jak unikać skamów. Ale o co tu dokładnie chodzi? W skrócie chodzimy do akademii, czyli takiej szkoły, gdzie gramy w minigierki, ucząc się przy tym ważnych rzeczy. Na matematyce tworzymy silne hasła z cyfr, liter i znaków specjalnych do waszych kont, aby nikt nigdy się na nie nie włamał. Na WF-ie musimy chodzić po sali gimnastycznej i znaleźć fejka, czyli osobę, która się pod nas podszywa. Takie rzeczy dzieją się też na anarchii, kiedy to gracze podszywają się pod różnych youtuberów, więc sprawdzajcie dokładnie ich niki. A na technice uczymy się, jak unikać zagrożeń czy też skamów w sieci, omijając wirusy podczas skakania. Dostępna jest też specjalna gra Złap Hakera, gdzie musimy złapać hakera. Możemy też zarobić pieniądze za różne prace, takie jak wyjście z psem na spacer, roznoszenie paczek i segregacja śmieci. A wydamy je na ubrania czy też kupno swojego mieszkania. Mamy tu też dostępne małe smaczki, takie jak rozwiązywanie quizów i rozpoznawanie, czy dana wiadomość jest spamem. Link do gry znajdziecie w opisie lub po wpisaniu Miasto ING w wyszukiwarce Robloxa. Napisz w komentarzu hashtag Miasto ING, a przypnę ci serduszko i daj znać, czy na nim zagrasz. Na start aktywowałem voucher na Turbo Dropa na pół godzinki, żeby zarabiać dwa razy więcej skopania, bo przecież chciałem być top 1 i nie mogłem marnować ani minuty. Kopałem kwarc, emeraldy i diamenty, dlatego że z tych rud zarabia się najwięcej. Co lepsze, była godzina 11, więc większość graczy była w szkole, a ja mogłem sobie na spokojnie kopać. Odebrałem nagrodę z Discorda, czyli jedną zmiankę, która jest nowością na boksie, i jeden klucz do epickiej skrzynki, którą otworzyłem. I co? Nie, no nie! Kurde, lipa. Totem dropnąłem, ale gówno. Co teraz? Możemy ci pomóc. Nie, nie pomagajcie mi. Mi się nie da pomóc. Miałem już 600 z 3000 dolarów, które potrzebowałem na lepszy kill-off. Leciało to naprawdę szybko i wpadłem na pomysł, który niezbyt mi się opłacił. Użyłem 4 zmianek na miecz i nie poleciał mi żaden dobry procent dodatkowych obrażeń, więc... Zero, no nie, no... Nie mogłem go sprzedać. A taki był zamiar. Cały czas kopałem. Aktywowałem drugiego turbodropa i w tamtym momencie dosłownie cała bezpieczna strefa była moja. Szło mi bardzo dobrze, bo po kolejnych kilku minutach miałem już wystarczająco kasy na kill-off 11 poziomu. Dobra, najtaniej jest za 2,5 koła, z tego co tu widzę, tak? 2500, 11, 13 za 5, dobra. Kupujemy za 2500, fajnie, bo tajniej niż się spodziewałem. Ulepszenie kilofa 11 kosztuje, słuchajcie, 8000. 8000! A wiecie, ile kosztuje na rynku lepszy kilof? Już wam powiem. 13 mamy za 6000 niecałe. 14 za 10, więc... Nawet 14 jestem w stanie, myślę, że dobra, idę na bezpieczną. No właśnie, musiałem kopać. Z jednego generatora kwarcu leciało mi około 100 dolarów. Był to dobry wynik, ale pojawił się problem. Coraz więcej osób kopało razem ze mną. Pomimo wszystko, po kolejnych kilku minutach miałem trochę kasy i postanowiłem, że zacznę skupować z rynku anarchiczne odłamki. Ale dlaczego? 20 takich odłamków to jedno losowanie u magika, który dodaje od 2 do 10% do perku dropu. Wróciłem na bezpieczną strefę i dalej kopałem. Zauważyłem, że kill-offem 11 kopię maksymalnie 216 dolków na minutę, a z kill-offem 8 kopałem 129 dolków na minutę. Bez turbodropa oczywiście. Jest to ogromna różnica. Teraz wszystkie moje zarobki od razu wydawałem na odłamki. W końcu uzbierałem ich 20 i lecimy losowanie. Pierwsze w życiu losowanie. Ile dropu wypadnie? 6%. Okej, to jest fajnie. Mogło od 2 do 10, 6% to jest powyżej średniej. Więc teraz mam 6% więcej dropu i można do 100 na razie dojechać. Fajnie, fajnie. Coraz więcej osób, coraz mniej miejsc do kopania. Tak czy siak, dalej kopałem. Przecież chcę zostać top 1. Dodatkowo postanowiłem, że otworzę anarchiczną skrzynkę. Prawie stak odłamków! Otrucie przeciwnika, moi drodzy. Sklep za anarchiczne odłamki. Losowanie ksiąg kosztuje 50 odłamków, więc myślę, że jest to w miarę spoko. Teraz zobaczmy, ile kosztują księgi. Czy otrucie jest dużo warte? Oj, chyba... Ojoj! 2300? Na razie tego nie potrzebuję. Dobra, wystawię za 2200. Mam nadzieję, że mi się sprzeda. No i chyba zbieram na kill-off. Nie pozostaje mi nic innego. Zbierać muszę na kill-off i ulepszać swoją postać, bo im będę miał lepszy kill-off, tym mocniej będzie mi działał ten turbo drop, tym mocniej wszystko mi będzie działać. Więc chyba najpierw trzeba ten kill-off pocisnąć, potem te ulepszenia postaci za anarchiczne odłamki. Na tym się skupiam. Na tym tak sądzę, że się skupię. 3 turbo drop
airdropy wykorzystane. 30 minut później. Dobra widzowie, słuchajcie, jest progres. 3650 kaski. A, już 60. A, już 70. A, już 80. Widzicie, to się bardzo szybko zwiększa. Jeszcze mi brakuje ile? 1300 do tego kilofa, o ile nie zszedł jeszcze. Ale no tak to wygląda, tak to wygląda. Sobie tutaj cały czas kopię. No, nic ciekawego się nie dzieje, bo kopię tak, ciągle jest kopane. W międzyczasie ktoś kupił moją książkę za $2200, więc miałem już hasik na kilo w 13, który kupiłem za $4900, a tak się nim właśnie kopało. Ja widzę jakąś wielką różnicę? Szczerze wam powiem, że nie widzę jakiejś ogromnej różnicy tak naprawdę. Nie wiem, nie jest ona tak odczuwalna. No na pewno jest szybciej. Pytanie, o ile jest szybciej, ile tego więcej leci. No i teraz chyba jest ten moment, gdzie lepiej zainwestować w te odłameczki, tak mi się wydaje. Właśnie taki plan miałem, żeby teraz ładować kasy w odłamki, więc na zmianę kopałem i je kupowałem, aż w końcu drugie losowanie na dropik. Błagam, aby więcej niż 5, to by był zadowolony. Lecimy. Więcej niż 5, please, 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 please. 10? Nie. No 2! No właśnie widzicie, dlatego chciałem zbierać na kilof. 2000 wydałem dolarów za 2% więcej dropu. No kur... No ale właśnie, tak to jest. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Taka to jest sytuacja, słuchajcie, no. Znowu wróciłem na bezpieczną strefę i spotkałem mojego dobrego kolegę. Polu! O mój Boże! Michuelo, siema! Halo, Polu to jest. Halo, to jest Polu. Polu, daj ty, please. Please, daj ty, Polu. Proszę. Daj coś. Ej, ja nie wiem, czy wy wiecie. Daj ktoś itemy, please, na start. Maka paka, nie masz itemów? No nie, chyba po mnie widać. No jak możesz nie mieć itemów, stary? No nie mam, no po prostu. Co ty zagrasz? No bo dopiero zacząłem grać. No to powodzenia ci życzę. Ja ci dam kill off. Ej, w ogóle zauważyliście, że ten IFS0RTZ ma jakiś podejrzany nick? No to Peter, to jest Peter, mogę sobie... Wróciłem do samotnego kopania i kupowania odłamków. Było kilka dobrych ofert za grosze, które wyhaczyłem, a następnie zaczął się mini event bileciki. Bileciki się respią na mapie, trzeba latać, zbierać to. Zbierać bileciki. Tak musimy szorować troszeczkę. O. Dobra, bileciki. Trzeba oddawać bileciki, zbierać bileciki. Zaraz dam. Dobra, oddajemy bileciki, słuchajcie, $560. To jest kupę kasy tu ładuje, widzowie. Okej, ziomek pierwszy ma 160 parę biletów. Było dużo hajsu. Kto sojusz? Oj, za tobą jestem. Siema. Całe bilety. Ej! Nie mam! Jak nie masz? I jest! $443, ale opłaca się naprawdę zarabiać na tym. Myślę, że na początku dla was polecam wam. Potem po raz kolejny kopałem. Kupowałem odłamki, aż przyszła pora na losowanie. Błagam. Więcej niż 5. Nie! No powiem tak, szczęście, moje szczęście dzisiaj nie jest przy mnie. 10% mam po 3 ulepszeniach. No ja wydałem 60 odłamków i mam 10%. No nie najlepiej. Byłem trochę wkurzony, więc wyłączyłem komputer i wróciłem późnym wieczorem. Generatory kwarcu były zablokowane, bo już jest po 22, a po moich bardzo mocnych kalkulacjach wyszło na to, że sprawdziłem sobie rynek, tak, sprawdziłem. Odłamki około $80 za sztukę. Więc jeżeli będę miał 6000, no to zrobię 3 losowania. Może mi wypaść minimum 6% więcej dropu, no bo 3 razy 2% minimalne, tak, 6%, a może wypaść mi 30%, co jest nierealne w moim przypadku, bo mam takiego pecha jak skór. A więc, zobaczyłem też kill off poziomu 14 za 7000. Brakuje mi do niego 1500. Naprawdę wątpię, że te dwa, bo on jest o 2 szczęścia więcej, naprawdę wątpię, że te dwa szczęścia więcej dadzą mi tak kolosalną różnicę, jakie mogą mi dać odłamki. A więc zdecyduję się ulepszyć odłamki, ulepszyć swoją postać. Na turbodropie chyba to też mnoży jako razy 2. 10 minut później. Dobra widzowie, stało się. Nakopałem dokładnie $6500 i wydałem to na te odłamki. I dobra, to nam się przełoży na 4 ulepszenia. Mam 10%. Pierwsze ulepszenie. Let's go, baby. Tak.
8%, prawie 10. Już jest minimum zrobione. Jestem zadowolony. 8%. Muah. Dobra, drugie. Błagam, błagam. Nie, 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 nie. Dobra, 5, jest ok. To jest, jest dobrze. Jest bardzo fajnie. Tak, przepoprawię okularki. Spójrz na mnie. Widzisz na mnie, jak się na ciebie patrzę, tak? Zakładam. Losujemy, proszę, proszę. Tutaj, nie, 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 nie. Statystyka, widzowie, statystyka mówi, że nie może być dobrze. Lecimy dalej. Prawie 10, prawie 10 i prawie 9 było. Dobrze. Ostatnie ulepszenie. Ile trafimy? Nie wiem, tylko jest jeden sposób, żeby się przekonać. Okej, okay. Oj, 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 oj. Nie. Niestety się tak wydarzyło, że nie oddało. Więc podsumowując, drop 35% na 100% mam. Jest okej, nie jest najlepiej, nie jest też najgorzej. Przejdziemy teraz do kolejnego etapu, czyli miksowanie miecza. Miecz jest 7, ale to nieważne, bo jeżeli ma miecz dobre, średnie, to tak czy siak sprzeda się, bo będzie go warto ulepszać. Także nadałem sobie tutaj 100 zmianek i spróbujemy go teraz wymiksować. 30 plus można by było zachować taki miecz. No jak na razie to w ogóle 9, 24 chyba było najwięcej. To i tak posłuży mi do sprzedania ten miecz. No ale ciężko to wbija, kurde, same od 0 do 15 mi teraz wbija. Jest naprawdę ciężko. Nic, no nic, nic, 3 zmianki? 28? No nie. Dobra, jedna zmianka mi została, no nie mieszam tego, 28% to jest najwięcej. Ze 100 zmianek, nie? A patrzcie, tu jest 45 gościu ma. Po raz kolejny nie najlepiej wyszło. Wystawiłem ten miecz za 2800 dolków, później na otarcie łez i przyspieszenie rozgrywki otworzyłem 10 epickich skrzynek. Także co, lecimy. Dobra, spróbujmy z animacją. Okej. Okay. O, mieczyk 10. Mieczyk 10, zmieńmy sobie go. 22, spoko. Dobra, już jest. Jest jakoś. O. Okej, okay, hełmik 8. No okej, okay, no może być. Nie jest to jakieś super, ale przyjmiemy. Nie potrzebuję na razie, wystaw 1900 albo 899, żeby moja była najtańsza jednak. Więc spoko, 900 dolków z tego otworzenia. Co teraz? 3 zmianki. Okej, to się przyda później. Przyda się na później, na pewno. Co teraz? Co teraz? Nie, 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 nie. Antykołbłęby. Jeden antykołby 20, dropły 4, więc 80 dolców jakby. No. Okej. Okej. Dwie sztabki netherite'u. I słuchajcie, tutaj jedna sztabka u nas kosztuje 1000 dolarów, więc one są drogie. Po 250 ludzie sprzedają. Dobra, to ja to wystawię za 500. Okej. Voucher na 500. Może być. Fajnie, fajnie. 500 zawsze spoko. Na pierśnik giganta. Pamiętajmy, że to są skrzynki prawie że najtańsze. Okej, Kill of Wolverina 10. 2000 najtańszy ten Kill of. I ostatnia skrzyneczka. Co my tu mamy? Czek na 500. Troszkę udało mi się zarobić z tej skrzynki, tak mi się wydaje. Z 6000 zarobi, jak mi się wszystko sprzeda z rynku. Ja idę dalej kopać, zobaczymy jak teraz będzie mi dropił hajsik. Bez turbodropów mogłem tylko pomarzyć o topce, więc odpaliłem kolejnego. Godzinę później miałem już 8300 dolców i kupiłem razem 91 odłamków. Starczyło mi na 4 losowania. Z pierwszego poleciał mi aż 9%. Mega dobry wynik. Z drugiego 4%, z trzeciego 3%, a z ostatniego po raz kolejny 9%. Ogólnie byłem zadowolony. Dokupiłem jeszcze kilka odłamków i w ostatnim losowaniu wylosowałem 4%. Powiedzmy, że mogło być gorzej. Łącznie miałem 64% dodatkowego dropu. Sprawdziłem rynek i wszystkie moje itemki zostały sprzedane. Oprócz netherite'u za 500 dolarów. Co za ulga. Miałem aż 9630 dolców i zdecydowałem, że kupię Kill of 14 za 7800. Następnie sprzedałem Kill of 13 za 5000 dolców. Kupowałem odłamki i zebrałem ich 21. Odpaliłem losowanie i 5%. Okej. Okay. Jakby to powiedzieć, miałem 69. Tak,
69% dodatkowego dropu. Wróciłem na bezpieczną strefę, odpaliłem turbo dropa i kopałem. No i co widzowie, słuchajcie, witam was w kolejnym dniu. Jak widzicie, mam 13 godzin gry już przegrane. Chwilkę przestałem w strefie A, w katak to cały czas jeszcze kopałem, kopałem i kopałem. Okej, w tym momencie mam 21330, więc powinienem być w topce na miejscu 14. Na 14 miejscu w topce powinienem być, ale dosłownie przed chwilą sprzedał mi się kill-off. Ten kill-off to był bodajże 13, o ile dobrze pamiętam, za 5000. Wymyśliłem, że aby zarobić, to teraz spróbujemy pokilować graczy. Jak wiecie, ja w PvP jestem Bobem, więc umówiłem gościa specjalnego. Zaraz wam powiem, kto to jest, ale najpierw jeszcze przed wyjściem na klepę ostatnie 4 anarchiczne skrzynki sobie pozwolę otworzyć. Nie chciałbym więcej, żeby też nie nadużywać tego item shopa. Także otwieramy pierwszą. O! Kilo w 14. Ej, to jest mega drogie. Jest tylko jedna 14 wystawiona za 15 koła. Ja wczoraj kupiłem chyba za 7. Dobra, wystawię ją za 11 wystawię, może co? Wystaw jeden. Za 11 tysięcy wystawię. Mam nadzieję, że się sprzeda. Kolejna skrzynka. Co teraz poleci? O, o! O! Księga wytrzymałości też jest, słuchajcie, droga. Czekajcie, czyżbym dobrze mówił? 4500. Ja nie potrzebuję wytrzymałości na seta, przynajmniej na razie. 499, żeby była najtańsza, więc wystawimy to. Dobra, zostały mi jeszcze dwa klucze do anarchicznej. Lecimy. Spodnie cyklopa, 13. Ale trudno. I ostatnia skrzyneczka. No i super, 50 anarchicznych odłamków. Nie będę chciał chyba tego sprzedawać, mógłbym, żeby być w topce, ale w takim bądź razie wolę sobie jeszcze tutaj ulepszyć ten drop. Okej, 5%, fajnie, jestem zadowolony. Jeszcze jedno ulepszenie. Oho, jest, 8%, dobra, ładnie poleciało, 82%, jeszcze 18 mi brakuje, więc tak 3-4 zmieszania i powinienem mieć maksa. Potem otworzyłem 3 skrzynki AFK i wydropiłem jeden odłamek, 4 złote jabłka i jedną zmiankę. Mamy dzisiaj ze mną Olika, to będzie mój, że tak powiem, carry dzisiejszego odcinka. Przygotowując się do walki, kupiłem fajerwerki, kobłeby, siekierkę i pozbierałem drewno. No, żelazo. Dobra, pierwszy killek został zabity, fajnie. No tak samo kill. Pod linią jakieś sifki sobie tutaj latają, ale jeden hit i uciekają. Obleciały mapę i nikogo tam nie było oprócz tego Steve'olca, więc zmieniliśmy kanał na CH2. Dobra, wychodzę za linię, patrzę. O, widzę Olik. Planty. No, magic oczywiście. Paweł! Dawaj go! Dobrze. Leży. Let's go. O! O, ja w łebach! O, dobra, nic się no, nie dzieje. No spokojnie, to jest Seba. Paki kilofik miał. Złap sobie. Piotr się tu zachowa, dobra. Ender Chest 4 sobie zachowuje i ty. O kurde, ile miał to ty. Stary, łap to. Dobrze. O! Co to ma być? To cholery jasnej. Hmm? Następnie wybraliśmy się na linię i. No klepnij go w dupkę, no klepnij. O! Sorry, nie mogę się powstrzymać. Może prawa górna bańka, coś jest? Cały generator nie jest kopany, więc może sobie przyjść go tutaj dziabnąć. Nawet zobaczę, czy w lewej coś jest. Nie, okej, nikogo nie ma w lewej. No i w sumie tak właśnie wyglądała nasza gra przez większość czasu. Olik zabijał różnych graczy, dzieliliśmy się dropem na pół, a ja je chowałem na późniejszą sprzedaż. W końcu zmieniliśmy kanał na CH5 i zaczęliśmy bitki. Na sam start lataliśmy za jakimś gościem, następnie zabijemy jakiegoś Steve'olca, aż w końcu stało się to. Na dole, ty widzisz na midzie, co się dzieje na środku? Nie. Co jest? Środek sam dół. Dobra. Dawaj. Ostry Stanley tu jest. O. Ale tu po prostu gościu się pojawia tak i znika tak szybko, że czasem ciężko jest zareagować, nie? Dobra, druga. O, do drugiej ktoś kopie. Do drugiej są sobie. Jeden kill. O, Oli, a ty kurna. Jakieś tak, piątki, nie wiem, czy ci się to przyda. Nie, piątki chyba nie. O. Jaka mucha. No co za gnój. No pa. Dawaj go tak. Jest. Śpi. Poleciało tam, nurkuje. Nie, ja mam wszystko. Ty, prawie padłem. No
już na górę ci sypnę z niego, co tam dropu. Olik dał mi część jego itemków, zabiłem kolejnego Steve'ka na darmo, aż ktoś dał info, że coś dzieje się na midzie. Bez kitu to jest akcja! Ty tu jesteś? No. Dudzio. Ej, Dudzio! Ej, ja się nie mieszam w to. Timmy Minis, leć na dół. Jakiegoś friendla. Nie. No i sypę. No nie, gadę. No kurwa, trochę słabo. Odebrałem kita Gevip, otworzyłem rzadką i epicką skrzynkę i wypadł mi miecz szóstka i 8 odłamków. Miałem ich razem 20, więc lecimy z losowaniem. O, 8%. Zarobisz no to. No i bardzo dobrze. Następnie wróciłem do Olika. O, proszę bardzo. O, patrz, co tu się dzieje? Łapiem go. O! Zabiłem go? Zabiłeś go chyba. Dobra, widzowie, podsumujmy sobie to wszystko. Wyrąbałem się raz jak Bobek. Nie. No i sypłem. No, jak widzicie, skilla na boksie nie ma, więc trzeba tutaj grać, trzeba skillować. I mamy tak, miecz siódemeczka i miecz ósemeczka 31%. On może być sporo naprawdę warty. Tutaj butki 2 razy 8, 2 razy 7, spodnie raz 7, 8, klaty 8, 7, hełmy. I najfajniejsze, czyli 2 kilofy, 10 i 11. Tak więc wszystko co mogłem wystawiłem na rynek. A więc słuchajcie, tyle rzeczy mam wystawione na rynku. Dużo itemów, 10 itemów na rynku mam wystawionych. I tak, zacznijmy tak. Miecz ósemeczka nederytowy za 200, kilof, 14 za 11, hełm za 158, księga za 4500, ósemeczka mieczyk ze średniami 31 za tysiaczka, hełmik ósemeczka 150, tutaj tak samo, i tutaj kilofy za 2200 i 3900 i mieczyk za 200, także czekam aż to mi się wszystko posprzedaje i będę mógł kolejną turę itemków sobie wystawić. O, Dudzio coś ode mnie chce, on tutaj, dobra, no co ty mi tu chcesz dać? Dudzio, thank you. Dobra, co my tutaj otrzymaliśmy od niego? Dziesiątki, spodnie. Jeszcze? Co? Klaty 14 mi daje? Dziękuję bardzo, MSG, dobra. No tutaj poszedł leciutki donajdzik od Dudzia. Dziękuję ślicznie, bardzo, dzięki. Wystawiłem od Dudzia klatę 14, której nie mam, za 3000. Jeszcze tutaj dostałem klatę 10, spodnie 10 i kilo w 10, więc teraz zobaczymy ile to chodzi i też to wystawię. Dalej sprzedawałem resztę itemków. Te gorsze wystawiłem za grosze, żeby szybko poszły, a miecz 11 z 34% za 3200. O, 11 koła, sprzedał mi się kilów za 11 koła i coś za 700. Siema, Dudzio, siema. Jakbyś coś potrzebował ode mnie, za inne rzeczy, to jakby zobacz do tego, na Discord napisać. Nie no, jest git, nie chcecie tutaj ja wyzyskiwać. Chodź mi jakę. Zobaczmy, co tutaj Dudzio ma do pokazania. Yo, ma 15, 42%. Yo, jaki jest mocny mieczyk. Kurde, 42%, chłopie. Najlepszy mieczyk na serwerze. Dobra, widzowie, słuchajcie, mam 39 koła. Praktycznie 40 tysięcy. Sprawdźcie, co tutaj mi zostało na rynku. Jeszcze te kilofy, 13 tysięcy dostanę. Będę w topce, jak to się wszystko sprzeda, to będę w topce na 100%. Poszedłem jeszcze chwilę pokopać i czułem, że są to ostatnie chwile, kiedy jestem trzeci w topce. Już czułem, jak moja ręka sięga pierwszego miejsca i dzieliło mnie od tego jeszcze kilka minut, ponieważ zdjąłem księgę i wystawiłem ją na rynku jeszcze taniej. Na sam koniec wystawiłem jeszcze jakiś żużel z Ender Chesta w bardzo okazyjnej cenie, aż w końcu udało się. Jest za 3,5. Jest, ostatnia księga. Czy będę pierwszy? Jest, będę pierwszy. 52 tysiące mam. Gościu pierwszy w topce ma 51 prawie. Dobra, poczekajmy aż się zaktualizuje. Boże, tyle na to czekałem. Zacząłem grać 2 dni po starcie edycji. W sobotę wystartowała edycja, zacząłem grać w poniedziałek. Czekam na to, aż wejdę na podium. Na pierwsze miejsce. No i słuchajcie, widzowie. Top 1 kasy wbite w 15 godzin i 20 minut gry. Oczywiście wspomagałem się i tym shopem dużo. No nie oszukujmy się, cały czas kopałem na turbodropie. Z 5 anarchicznych skrzynek otworzyłem, parę epickich. Trochę zmianek sobie też użyłem.
trochę mi pomógł Olik, także to wszystko złożyło się, że jestem top 1. No ale nie oszukujmy się, myślę, że większość osób stopki też ładowała w item shopa, także to po prostu myślę, że normalne. Ja mam dla was jeszcze konkursik, co trzeba zrobić? Łapka w górę pod filmem, komentarz ze swoim nickiem na boksie i oczywiście subskrypcja, bo 80% z was tego nie robi, więc proszę zostawcie. Do wygrania jest co? 10 anarchicznych kluczy na trybie box PvP. I w przypiętym komentarzu po 48 godzinach od publikacji będzie zwycięzca odcinka widoczny. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. O, proszę, zaktualizowało się. Jestem pierwszy. Zobaczcie, najbogatszy.